Hola compañeros, mi nombre es Mateo y zapraszam do kolejnego, 11. już bodajże odcinka z naszej serii Amnezja de Bunkier. To sobie schowam, wezmę sobie zwykły granat. Jeden heal mi wystarczy chyba. I wyłączony jest generator, prawda? Wyłączałem go. Tak, dobra. Mamy nowy kod, prawda? Znaleźliśmy w poprzednim odcinku nowy kod. Auclair. Dobra, zrobię jeszcze jeden zapis, bo tam coś tam pozmieniałem w ekwipunku. I idziemy... tutaj. Nie, nie tutaj. Nie tu. Tutaj. Okej. Auclair 2209. Co bym chciał? Tu jest Auclair. Apteczka. Pociski, dobra. Tyle. Czyli znowu nic quest itemowego, ani nawet takiego bardziej useful typu zwiększenie ekwipunku. Ty jesteś dziwny. Podejrzany jesteś. Nie da się nic z nim zrobić. Dobra, mamy apteczkę. To zamiast bandaża możemy trzymać apteczkę w takim układzie w ekwipunku. Jestem trochę ranny, ale nie wiem, czy na tyle, żebym był na hita? Czy powinienem to leczyć? No się może mogę wyleczyć, no bo wiemy, że skoro jest coś takiego jak apteczka w tej grze, no to bandaż pewnie na fulla tak czy siak nie leczy, więc whatever, chyba mogę użyć. Wygląda na to, że jestem teraz w pełni uzdrowiony. Oh, fuck you! Nope. Dobra, apteczka, flara na szczury, granat na potwora, apteczka, żeby się wyleczyć. Tylko, że z tymi szczurami to problem będzie tam mimo wszystko. No zapalniczkę potrzebuję przecież. Chwila. Zastanówmy się, gdzie mogłem... Oto, to. Jeśli musisz zdjąć kratę, poproszę specjalny klucz nasadowy od brygadiera. Brygadiera. Aha. No tak, no tam trzeba będzie to znaleźć. A to? To jest z dynamitem po prostu, nie? Aha, i to są moje jedyne ostatnie dwa punkty zaczepienia. Czyli musimy znaleźć to... Ten cały... Co, jak to się nazywa? To nie jest napisane. Specjalny klucz... Nie, dobra, jest klucz nasadowy. Okej. Okay. No.
raczej musimy się tam wrócić do konserwacji. A te szczury znowu tu są. No nie podoba mi się to. Nie ma tu jakiegoś alternatywnego przejścia? Żebym nie musiał przez te szczury przechodzić? Ja potrzebuję tej flary tam dalej. Znowu potwór. Ale może on by mi pomógł? Chwila. Na pewno jest gdzieś jakaś beczka wybuchowa, którą mógłbym wykorzystać, żeby on ją rozwalił. O! Tylko żeby mnie nie rozwalił. Dobra, chyba mnie nie zraniło. Ogłuszyło trochę. Tak, jestem okej. Ze zdrowiem. Dobra, on się chowa. Mamy trochę czasu, nie wiem ile. A, walić te szczury. Dobra, raz mnie dziabnęły, chyba nic mi nie będzie. Zakładam, że mam dużo zdrowia jeszcze. Tutaj mogę pozbierać przy okazji coś. The fuck? Chwila. Od brygadzisty. Teraz pytanie, gdzie jest ten gościu? Znaczy, tego gościa to ja raczej nie znajdę, ale... dobra, jeszcze jedną rzecz wezmę. Jedno miejsce zostawię. Może tutaj trzeba iść? Ale tutaj... Dobra, weźmy tutaj flarę, wykorzystajmy. No nie, no wy głupie szczury! Ała. Oj, chyba jestem ciężko ranny, co? Ej, teraz się wraca! Dobra, i tak się w razie czego wyleczę. Ta flara musiała chyba jednak dosięgnąć. No i też leczenie dłużej trwa z tego... O nie, nie, ja tędy chcę przejść. Zanim ty mi zablokujesz tu przejście. Pillbox. Gdzie jest kluczyk do... schronu? Jeśli potrzebujesz dostępu do schronu, zgłoś się do mnie lub ojca The Race. Obydwoje mamy w posiadaniu kluczyk. Brygadier. Aha. I tam jest drabina jakaś. Kolejna beczka wybuchowa. No, generator teraz wyłączony, więc tu nic nie zrobię. Tego nie otworzę, bo nie mam żadnej cegły, żeby w to rzucić. Potwór mógłby też to rozwalić, ale... Dobra, on tam jest. Ja muszę się tutaj gdzieś skitrać. Ja się napiję herbatki może.
To nie zadziała. Ej, tam. Trochę lipa, że nie można się tak chować. No ten potwór jest bardziej uparty niż w innych amnezjach. No jak w innych grach to było tak, że jeżeli się gracz schował w jakimś ślepym zaułku, to te potwory miałem wrażenie, że były tak zaprogramowane, żeby nie szły do samego końca, żeby sprawdzić, co tam jest. A tutaj idzie do samego końca. Że poszłyby do samego końca, jeżeli byście faktycznie zahałasowali, no to wtedy by poszedł, by was zabił, ale jeżeli byście tam poszli, gdy on was nie widział ani nie słyszał, no to nie pójdzie tam, nie pójdzie na sam koniec korytarza, nie zajrzy tam. Problem ze szczurami się robi. God damn it. To już jest ten moment, w którym z tego kodu skorzystałem? Tak. No muszę się tam wrócić. Znowu te szczury walone. Znowu myk trzeba zrobić z beczką. Gdzie ona była? Tam w korytarzu wcześniej. Ta. Gdzie on był? Tam powinien być, nie? Chodź tu. Żeby mnie nie zrobił w bambuko. Nie wyszedł z jakiejś dziury z pokoju, więc ja nie chcę z tą beczką iść za daleko. Tu jest dziura też, z której może wyjść. Się schował. Dobra, teraz tak. Szczury. A gdybym generator włączył... Nie, no one też tu były, nawet jak był włączony generator, prawda? Dobra. Ała, trzy razy aż. Cholerne szczury. Ostatnio mi się udało tak, że mnie tylko raz chyba dziabnęły. Tutaj najgorsze, że ten potwór może też się zaraz pojawić znowu. No weźmy to, tak jak ostatnio. Nie ma tu jakiejś cegły? O, już potwór wraca. Już słychać go. Już coś odwala. Wezmę tę szmatkę. O! Gazowy. A w sumie mam zwykły, to będę mógł go wystraszyć znowu. Jeżeli tylko w dobrym momencie to rzucę. Zostawię jedno miejsce w razie czego we ekwipunku na coś ciekawszego. A mogę zrobić bandaż w sumie. A może go nawet użyję zaraz, bo będzie tam więcej szczurów w tym korytarzu. Gdzie ja mam iść?
A tutaj co jest? No, tutaj nic nie ma. Gdzieś tutaj, gdzie chodzę, teraz powinien być ten klucz nasadowy, nie? O! 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 Dużo rzeczy. Gavin, obiecałem ci chrześcijański pogrzeb, ale musisz zrozumieć. Szczury nie przestawały przychodzić. Roiły się wokół twojego ciała, ich zęby, ich pazury. Nie przestawały. Zrobiłem to, co nasi przodkowie robili, gdy spotykali się z rzeczami nieczystymi. Spalali je, a ja spaliłem to, co pozostało z ciebie, żeby zatrzymać ich powrót. Jeśli dotarłeś do nieba, proszę, wybacz mi. Zostaję tu na dole w piekle z tym demonem. Przyjdzie po mnie znów wkrótce, wiem to. Zrobię tak, jak sugerowałeś, zanim umarłeś. Kieruję się na schron. Proszę, jeśli jesteś tam na górze, miej na mnie oko. Ocz to nie jest ten z zapalniczką? Granat. Czy to jest młotek? A jakiś drewniany? To nawet brzmi, jakby był jakiś taki. O! O, 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 o! Właśnie o to mi chodzi. Tylko teraz, jak się pozbywać tych krat? Okej, okay, koktajle Mołotowa, paliwko. Dobra, dobra. A może tu? Amunicja. A propos amunicji. Nie ma tutaj tego do otwierania tych krat, bo są takie charakterystyczne kraty w tym miejscu, ale tak jakby się to właśnie było miejsce, w którym znajdziemy ten klucz nasadowy, ale nie widzę go. No są inne cuksy do wzięcia. Granat. Pusta butelka z materiałem, czyli bez benzynki. Tu jest butelka z paliwem. Nie, no nie widzę tutaj tego przedmiotu. Jakby miał być, to chyba byłby jakoś bardziej na widoku, co? To jest zwykła beczka, sobie zdaję sprawę, ale jeżeli usłyszę, jak ją niszczy, to wiem, że się zbliża. Plus powinno go spowolnić, mi dać czasu na rzut granatem, który bym chciał mieć pod trójką, w razie czego. Nie, no tu nic nie ma. Jakbym z pochodnią chodził obok potwora, to też by go to straszyło, czy nie bardzo? A właśnie, te zwłoki wszystkie, które spotkam po drodze, to podobno wystarczy je spalić i wtedy już szczury nie wrócą, tak? Ja myślałem, że wystarczy tę dziurę zablokować, z której wychodzą. Może to też działa. Co ja bym chciał wziąć teraz ze sobą, tak stąd? Butelki nie bardzo. Wezmę może tkaninę i wychodzę. Wracamy się.
Przejdę obok tej, tej beczki. Okej. Okay. Wracamy się. Znowu będę musiał przez szczury przejść, nie? Ale wydaje mi się, że to jest klucz do tej szafki z zapalniczką, mam nadzieję. To już będę mógł bez problemu tutaj pewnie z pochodnią chodzić i szczury będę odstraszał. Teraz pytanie, czy nie jestem na hita. Znaczy, no chyba nie, ale w razie jakby miałem jakąś serią pokąsać, to wiecie, to wolę na full HP przejść. O. Szkoda mi flary oczywiście, bo to jest chyba moja ostatnia flara w ogóle, jaką mam. Nie wiem, czy dwa razy mnie dziabnęły, czy trzy. Mogło być takie dziabnięcie za dziabnięciem. To wyglądało tak, jakby dwa razy ta plama krwi się pojawiła wokół ekranu, ale możliwe, że tak naprawdę kilka ugryzień było w krótkim czasie. Dobra, najpierw zrobimy zapis. Tradycyjnie. Tylko jeszcze zostawię znowu syfy. To, to. I chyba jeszcze jest miejsce na jedną... paliwko? Jest, dobra. Dobra, zrobimy zapis. I teraz znowu do szafeczek. Mamy kod. No mam nadzieję, że to był ten z tymi, z zapalniczką. Girouard 3164. Jeden, sześć, cztery. O tak. Yes, Flint and Steel acquired the lighter. Achievement. Najlepszy achievement w mieście. Dobra. Bierzemy pochodnie, wracamy tam. Zobaczymy, co mogę tam zrobić. Może nawet wezmę jakiś koktajl Mołotowa i tam od razu spalę jakiegoś trupa. Czyli tak, flary nie potrzebuję już chyba ze sobą, więc upuszczę. W razie czego wyleczę się jakimś bandażem, to schowam. Apteczkę wezmę w teren. To bym chciał, bo to już jest w pełni stworzone, nie? Improwizowane, rozwiązane, polecone. Dobra, 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 to jest git. Jeszcze tutaj mam puste butelki, paliwko, flare, pusta butelka. To jeszcze bym wziął. I to bym wziął. Nie wiem, czy nie za dużo. Ale na pewno jednego trupa po drodze będę chciał spalić, drugiego jeszcze tam. Gdzieś w tunelu, nawet trzeciego, nawet tak naprawdę bym jeszcze więcej tego chciał wziąć, ale dobra, na spokojnie, to się powypala wszystko. Nie wiem, czy pistoletu nie schować, bo nie mogę znaleźć tego miejsca, w którym pistolet jest w ogóle potrzebny. Granat w razie czego, żeby wystraszyć potwora, to wezmę. Dobra. Wezmę sobie zapalniczkę może pod dwójkę. Ona się nie marnuje, mam nadzieję. Już za słabe światło i może być używana... Okej. Okay. Dobra, no zakładam, że się nie zużywa. Źle poszedłem. Nie, nie tu. Tutaj. Nie było tu jakiejś
beczki, takie wybuchające w którejś z tych pomieszczeń. To była jadalnia, nie? A właśnie, tu nie było jakiejś? Te drzwi są drewniane, to można byłoby je... Z której strony on wychodzi? Aha. O, rzucaj. No co? What the fuck? Nie był w zasięgu eksplozji? Czy już mam po prostu wywalone na te granaty? To jest jak jakiś Broly normalnie, dostanie po mordzie i się robi coraz twardszy. Ja pierdziel. Dobra, ale zapis był w dobrym momencie, mam wszystko co chciałem wziąć, jest okej, idziemy. Gdzie on wylazł znowu? No wypierdzielaj. Dobra, teraz go chyba trafiłem dobrze. Dobra, trup spalony. Do niego już szczury nie wrócą, nie? Jestem ciekaw, czy mogę pochodnią palić te trupy. Bo może mogę. Nie, nie, poczekaj! Jeszcze nie teraz, bo to pewnie jest czasowe. Ja chciałem po prostu wyjąć pochodnię, ale nie chciałem jeszcze jej podpalać. No i teraz muszę czekać, jak debil. Aż to zgaśnie. I się pochodnia pewnie marnuje. A mogę ją schować? A mogę chyba. Dobra. Okej, teraz wyciągnij. Chociaż nie. Nie, nie, nie wyciągaj. Zostaw ją. Wyciągniemy, kiedy będę chciał. Zostało tu jeszcze coś do podniesienia? Czy wszystko stąd już zabrałem? Chyba wszystko. Było tam jeszcze pomieszczenie, w którym była cała masa różnych rzeczy. A tutaj? Tutaj możliwe, że jakąś szmatkę. O, granat na pewno. Przyda się, bo nie mam granatu przy sobie. Przyda tylko, że akurat gazowy, bo z gazowego to ja teraz średnio będę mógł skorzystać, jak nie mam maski przeciwgazowej. Znaczy, będę mógł skorzystać, po prostu nie muszę wchodzić w ten gaz po tym, jak tym rzucę, ale... Możliwe, że akurat rzucę w takim korytarzu, że będę musiał przez to przebiec albo poczekać, aż zniknie. Tracąc czas. Dobra. Nie wiem, czy jest sens tą beczką tu próbować to blokować. Tutaj byłem ostatnio, wróćmy się tu. Bo tutaj była masa różnych rzeczy fajnych. No dobra, niech będzie, że wezmę granat. Pusta. Tak się składa, że mamy tu paliwo, mamy to. Mogę to do tego. No i dobra, mamy kolejny koktajl. Ale na razie tego już nie będę brał. Tego też na razie nie będę brał, bo szkoda mi miejsca. No nie ma tutaj tego klucza nasadowego, nie? Klucz nasadowy. No nie ma go tu. Trzeba iść gdzie indziej. Zamknięte. No
Nie wiem, czy tam byłem, ale później zajrzę. Pierw tu. Szczura to ser. Ser żrą. Jest badyl, żeby zrobić... A właśnie, przetestujmy. What the hell? A machaj. A mięsko wziąłem przy okazji. Aha, czyli trzeba po prostu pomachać i wtedy dopiero kulturalnie postanowią sobie te szczury... Ebony, czy ja naprawdę, trzymając pochodnie w ręku, również jakiś hałas robię, czy coś, że ten potwór musi mnie chwycić do swojej dziury? Dobra, jeszcze jeden raz tam spróbuję pójść. Jeszcze w tym odcinku. Najwyżej będzie troszeczkę dłuższy. Czyli tak, pochodnia... No, jak pomacham, to jest useful. Ale to... Tak średnio. Znaczy tak, zrobimy... No, pozbądźmy się go, żeby on nim nie myślał. I teraz tak, zamiast tego weźmy od razu pochodnie. What the fuck? Co to miało być? Nie mogę tego spalić samemu. Dobra, to zrobimy inaczej. Tak czy siak to spalę, żeby już się tutaj te szczury po prostu nie zbierały. Ten potwór mnie normalnie wziął, zaskoczył, jakoś przewrócił. Tutaj już nic nie było, nie? Tutaj był granat gazowy. Bym go sobie wziął pod trójkę. Tutaj było sporo rzeczy. To. I jeszcze mogę wziąć na przykład szmatkę. Na razie starczy. Tutaj nic. Tam później. Tutaj jest, tam są jakieś mięsa, szmatki i inne takie, to mnie to nie interesuje. Tu nic nie ma. Czy tutaj? A tu jest ten tunel, dobra. Okej, okay. Macie tutaj jakiegoś trupa? Tak, no to wiecie co? Nie będziecie go mieli. Co wy na to? O, ty myszaku, ty szczureł. Dobra, mamy szmatkę. Mogę wziąć drugą. Jakby co, to zrobię bandaż. Jestem bardzo ranny? No, trochę. Ten potwór jeszcze mnie tam jakoś zaskoczył, nie? Dobra, zobaczymy, jak daleko uda mi się tutaj dojść. Było puste. Tu mają kolejnego trupa.
Niestety tam jest jeszcze jeden, ale to już tego ostatniego po prostu będę musiał na zasadzie odstraszenia szczurów. Chyba, że... mógłbym zrobić jeszcze jeden ten koktajl, bo to niedaleko mam do tych... do tego miejsca, gdzie to się robiło. Tutaj. Bo tutaj jest butelka z paliwem już, tylko po prostu szmatkę do tego muszę, nie? Szmatka to tam gdzieś była. Tam, nie? Ale wezmę też granat. To już chyba nie. Okej. Tutaj nie. Tu nie. Tutaj gdzieś była szmatka jakaś, na pewno jeszcze jedna, nie? Czy nie? Bo wziąłem na pewno jedną, żeby zrobić bandaż, ale... Oto, to. Dobra. Puste. Dobra. Te też już się nie będą pojawiały szczury, nie? Do spalonego... On. Tam, gdzie jest ten ogień? On się nie cyka tego ognia? On się tutaj tepnie za mną? Gościu, ile razy ja cię mam tak straszyć? Daj żyć. Trzecie puste. No to już miałem ostatnio. Się tu dałem zabić. To bym musiał jakąś cegłówką. Dobra, póki potwora nie ma, trzeba jeszcze tutaj coś ogarnąć. To mam miejsce, to... Jak będą jakieś szczury, to... O... No w razie czego się pozbędę tego. Dajcie mi czymś rzucić. Czymkolwiek. Chyba, że po prostu przebiegnę. Tylko tu będzie ogień, czy to będzie coś innego? Wziąć. Okej. Żeby tu jakieś kolejne linki nie było z granatem na przykład, bo ten ogień to tam mało groźny jest, ale granat to dopiero. Jakieś klatkowanie tutaj. Coś się ładuje. A tam w dół mogłem iść, nie? Też. Pytanie, co tam będzie. Ale tutaj też mogę iść? O. No wezmę. A już to sobie daruję. Thank you.
A mogę to otworzyć. Tak? No, come on. Co tam jest? Oprócz ognia. Nie przegapiłem tu czegoś? O, tam jest kaplica, tak? Już ogień przeminął, tak. Co my tu mamy? Możesz użyć pustej butelki na zbiorniku paliwa, aby napełnić butelkę paliwem. Okej, okay, czyli mamy tutaj miejsce, w którym możemy sobie prawdopodobnie bez ograniczeń napełniać buteleczki. Znaczy, no mogę je napełnić, najlepiej, najwyżej wyrzucę. Mogę w razie czego jeszcze ten koktajl sobie zrobić. Dobra. Jakby co, to tutaj są takie butelki, które tylko szmatki potrzebują, żeby zrobić sobie prawidłowy koktajl. Dobra, zawijamy się. Nie, może do tego czapela wejdę jeszcze. Chociaż nie, wiecie co, trzeba się zwijać do bazy. To może wezmę ze sobą dwa dwie te buteleczki ze sobą i idziemy. Trzeba je zapisać. Trzeba się stąd wydostać, bo pewnie potwór niedługo wróci. Musiałbym go wtedy... O, gazowym. On tam gdzieś w dół idzie. No niedobrze, bo ten potwór już tam chodzi. A ja nie pamiętam za bardzo, gdzie powinienem biec, żeby uciec przed nim. Pewnie mógłbym się do jakiejś szafki gdzieś schować, bo gdzieś była w tych okolicach szafka, nie? Kurde, żebym się nie pogubił. Dobra, kojarzę ten korytarz. Dobra, jest okej. Zaraz stąd wyjdę. Tylko żeby mnie w jakąś dziurę nie wciągnął przez to, że hałasuje. Tutaj były też szczury, których się w końcu pozbyłem permanentnie, mam nadzieję. I tutaj już prosta droga w zasadzie. Dobra, odcinek faktycznie trochę dłuższy. Ale to nic, więcej się zrobiło. I teraz nagle by mnie zabił. I cały progres też poszedłby się kochać. Dobra. To wyrzucę. Bandaż mogę schować. Wezmę zwykły granat, ten schowam gazowy. Może by z gazowego dobrze skorzystać, to by się przydała też maska. Mogę zrobić kolejny koktajl i go schować. Jeden sobie w razie czego wezmę. Zapalnik tam, pochodnia mogę wziąć, jakby miało być więcej szczurów.
Żadnego kodu nowego nie znalazłem. Dobra, robimy zapis i kończę odcinek. I myślę, że już nagrywanie też na dzisiaj skończę, czyli dzisiaj dwa odcinki sobie nagrałem. Także drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z innych serii na tym kanale. Ja byłem Skorą Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.